Siema, siema, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Końcówka przygód Lary Croft. Jeszcze nie w tym odcinku na pewno, ale już coraz bliżej jesteśmy końca gry i całej przygody w Rise of the Tomb Raider. Wiem, że wam, że z poprzedniego odcinka, z tego planetarium, jak dobrze pamiętacie, tam mi strasznie czas zwolnił. Ułatwiło mi to życie. Ale nie wiem, dlaczego tak się stało. Oglądałem filmiki u innych graczy na YouTube i wszystko było w porządku. Nie wiem. O! Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że ułatwiło mi to życie. I ze względu na to, że ten błąd jest taki dosyć specyficzny, to ja sobie go, ten odcinek zostawiłem. Może to nie był dobry pomysł, no ale nie będę nagrywał jeszcze raz. Zostawię takie właśnie zwolnione. A teraz jesteśmy w... To się nazywa Ścieżka Nieśmiertelnych. No idziemy coraz bliżej, jesteśmy walki z tymi nieśmiertelnymi, z tą trójcą całą. No, dobra. Nie straszmy, już myślałem, że znowu zginęliśmy na początku filmu. Tak ma być. Żyjemy w każdym razie. To jeszcze nie jest to miejsce odcinka, gdzie giniemy. Pewnie jesteśmy, także nie potrzeba nic z tego. Tu jest jeszcze jakiś zbiornik. Wypadałoby nie spaść. Uważam, jakieś takie leszczyki dziwne. Nie wiem, czy mogę tu zeskoczyć, czy... Czy wbić się tam wyżej? Spróbujemy się wbić na górę. Chyba tutaj trzeba. Jaka brzydka twarz. No i to było to miejsce, w którym giniemy. Znaczy, trzeba powtórzyć całą sekwencję. No to szybciutko. Już myślałem, że będzie odcinek bez śmierci, ale chyba takie nam się udały, czy trzy. Na te 20, to już jest 24. Może tak nieźle. Kto śledził snajpera na moim kanale, też wie, że też widział na pewno, że ginąłem nieraz. No, trochę to inaczej zrobiłem niż chyba powinienem, ale ważne, że się udało. Normalnie niedużo brakowało. Wsiądźmy sobie, odpocznijmy chwilę. Ale nic nie mamy do rozdzielenia. Nie możemy nic zrobić z broni. Może w ekwipunku jakieś strzały się nam przydadzą jeszcze. Tak, robimy parę sztuk. Lara o dziwo nic nie mówi. No to co, idziemy dalej.
weźmy sobie strzelbę na wszelki wypadek, jakby to tam coś wyskoczyło dużego i brzydkiego. To chyba po tej krawędzi musimy przejść. Dziwna ta kamera. Mamy ich obserwować w międzyczasie i dlatego to tak wygląda dziwnie. Pełno ich tu. Trochę wygląda jak Mordor z Władcy Pierścieni. Samo w sobie to wygląda całkiem fajnie. Kolejne ognisko. Dalej chyba nic nie możemy zrobić. Lara też nic nie mówi, także... Chodźmy, czy mamy tu coś do wyjścia, do czytania. To możemy, a tu jest jakaś skrzyneczka. O, nawet dwie. Ale taka ogólnie z rupieciem. No dobra. No, jednak ta wreka poszedł sobie. Idę. Ach, udało się. Uciekaj, Lara, uciekaj. Ona nas rozwala. Jeszcze. Thank you.
szopisz? Trochę sprężyć, żeby ich tu rozwalić. No dobra. Ale chyba daliśmy im radę. Co teraz? Gdzie mamy iść? Chodźmy tam i zobaczmy, co jest z tej strony. Dobra. Czy też dostali? Strzelając sobie co w miarę też. O! Jeszcze i więcej jest. Co nas tu jeszcze czeka? Mamy iść do przodu. Nie. O, coś się włączyło. Się chyba rozwaliła, także możemy spokojnie wejść do środka. Tu coś leżało. O, pierwsza jakaś znajdźka chyba do odczytania. Jeszcze nigdy się tak nie bałem. Dziś żołnierze mongolskiej hordy stacjonują na skraju doliny, gotowi do ataku na serce Kitierzu. Przygotowaliśmy ogień alchemików, by podpalić najeźdźców. Wszyscy mężczyźni i kobiety zdolni do noszenia broni będą walczyć. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wesprzeć Athanatoi. Nigdy jeszcze nie byłem świadkiem rozlewu krwi. Nie widział go żaden ze zwykłych obywateli miasta. Nigdy nie odebrałem nikomu życia, a teraz muszę to zrobić i nie wiem, czy starczy mi odwagi. Dawno już nie znaleźliśmy żadnej takiej znajdźki do odczytania. Idziemy na górę.
To jest lina. To chyba w tą ścianę mamy się wbić czekanami. Właśnie tak. Idziemy na górę. Jeszcze kawałek przejdziemy i chyba zakończymy ten odcinek. Bo wiecie co, zakończymy w tym miejscu. Wygląda na to, jakby to... To było to wejście do tego kitierzu, także... Chyba to jest dobre miejsce na skończenie odcinka. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, za komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.